jest to, że mimo trudnego czasu nie straciliśmy siebie nawzajem. Byliśmy każdego dnia blisko, mimo dzielących nas odległości. Uczyliśmy się nowych metod nauki na odległość, wspierani przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, logopedę. Rozwijaliście się i nabywaliście nowej wiedzy i zdobywaliście nowych umiejętności. Pokazaliście, że jesteście młodymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Kto się nie trudzi, ten nie zwycięży. Z całego serca dziękuję Wam za trud i wysiłek. Ale szkoła to nie tylko mury, oceny, praca, ale przede wszystkim ludzie, dzięki którym osiągnęliście swój sukces. Wysokie wyniki są odzwierciedleniem pracy uczniów, rodziców i nauczycieli. Tu nie można podzielić. Za chwilę dowiemy się, kto został najlepszym uczniem roku szkolnego 2020-2021. Kto został i otrzymał tytuł Prymuska roku. To już za chwilę. Podsumujmy ten rok. Rok, jak zawsze, jak mówiłam na początku, rok trudny. Podzieliliśmy naszą uroczystość na trzy części. I pierwsza część to klasy. Thank you.
nogi z wafy na głosu i dźwięk. Wychyla tuż, tuż, wychyla tuż, tuż. Brakło słów i brakło tchu. Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz. Jej obraz, choć zamglony, w sercu masz i nie zapomnij. Jej obraz, choć zamglony, w sercu masz i nie zapomnij.